Zawsze się zastanawiam, jak rozpocząć to, co chcę powiedzieć, w jakiś mniej lub bardziej usystematyzowany sposób, i niestety czasami nie wychodzi. Ponieważ temat jest istotny, ale to, co chcę powiedzieć, naprawdę to, co powinno być tematem, naprawdę jest konkluzją. Ponieważ chcę dzisiaj przejść do jednego tekstu. Zazwyczaj, kiedy spotykamy się i mam okazję, że tak powiem po staropolsku, kazać, to często używam wielu, wielu cytatów, wędruję między cytatami, żeby pokazać temat, o którym chcę coś powiedzieć, tak? Żeby niejako podkreślić ten temat, pokazać wielu świadków. Pamiętacie słowa Jezusa? To są też słowa, które tak naprawdę są bardzo mocno zakorzenione w Bożym Słowie, aby każdą sprawę opierać przynajmniej na dwóch lub trzech świadkach. Wobec tego również korzystam z tego założenia, jeśli chodzi o tematyczne głoszenie. Czyli kiedy rzeczywiście mam jeden temat i chcę jakby go zilustrować. Natomiast dzisiaj wyjątkowo chciałbym zrobić to inaczej i zacząć być może jedną z wielu kazań ekspozycyjnych, czyli kazań, które biorą jeden fragment Pisma Świętego, i powoli będziemy przechodzić przez każdy werset, szukając znaczenia. Oczywiście, że temat się pojawi, bo każda myśl w Piśmie Świętym zawarta w danym fragmencie jest de facto tematem. Więc kiedy dostrzegamy tą myśl, widzimy temat. Niemniej wynika on z tak zwanej ekspozycji, czyli wykładu Pisma Świętego, tak? Tego, co tam rzeczywiście jest. Chcemy pójść w tekst i zobaczyć, co w tym tekście jest rzeczywiście napisane. Dzisiaj Pan Bóg nas uraczył taką pogodą, że z tego, co się dowiedzieliśmy, to samochody brodziły po nadkola w wodzie, praktycznie oberwanie chmury. Nie jest to być może zbyt komfortowe dla nas, szczególnie jeżeli ktoś miał ochotę się wybrać na spacer, a pogoda temu sprzyjała, bo 30 stopni w aplikacji na iPhone'ie czy Androidowej aplikacji, a zapewne gdybyśmy sprawdzili jakikolwiek termometr wystawiony na promienie słoneczne, to byłoby grubo powyżej 40. Piękna pogoda spacerowa, praktycznie letnia, a po chwili takie załamanie, bez najmniejszego ostrzeżenia. Rozmawiałem z sąsiadem, mówiłem sąsiadowi, że sąsiadce w sumie mojej, że media kłamią, bo mnie iPhone nie ostrzegł przed burzą, która nastąpiła. Nie wiem. W każdym bądź razie burza była silna, z gradobiciem, ale kiedy tak pomyślę, to ta burza była tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo potrzebna ziemi. Ktoś, kto ma działkę, czy ktoś, kto pochodzi ze wsi, miał styczność z ziemią, z uprawą, to doskonale wie, jak taki deszcz jest potrzebny. W czasowiczą potrzebne jest słońce dzieciakom, które jeszcze nie chodzą do szkoły ze względu na COVID-19 i w tym roku już raczej się chyba do szkoły nie wybiorą. Znaczy, mam na myśli ten rok szkolny. Oczywiście słońce jak najbardziej pasuje, natomiast niekoniecznie to ciągłe prażenie słoneczne jest dobre dla ziemi, dla upraw, dla rolników. Widzicie, słońce jest wspaniałą rzeczą, kiedy możemy się ogrzewać w nim, ale od czasu do czasu potrzebujemy ochłony, bo nam się przegrzeje nasz system. Białko się zacznie ścinać w nas. Więc to nie jest dobre. I Słowo Boże jest czasami dokładnie taką burzą, jaką mieliśmy dzisiaj. Że wydaje się nam być niebezpieczne i przede wszystkim niekomfortowe.
że chcemy podejść do tego Słowa Bożego zabezpieczeni. Tak jak wychodzimy na dwór, w taką, jeżeli jesteśmy zmuszeni oczywiście wyjść na dwór w taką pogodę, wychodzimy w kaloszach, w specjalnych przeciwdeszczowych okryciach, z parasolami i tak dalej, żebyśmy byli jak najbardziej odporni na działanie czynników atmosferycznych. I często w ten sam sposób podchodzimy do Słowa Bożego, ponieważ boimy się, że ono zadziała w nas jak taka burza, taka jaką dzisiaj mieliśmy, zanim się zgromadziliśmy na naszym nabożeństwie i na zgłębianiu Słowa Bożego. Ale tak jak już powiedziałem, ta burza ma też w sobie aspekt życiodajny. Ona daje życie, ponieważ woda, która pochodzi z tej burzy, wchodzi do ziemi, rośliny mogą ją pić. Ona jest potrzebna do wszelkiego rodzaju procesów biologicznych, które zachodzą po to, żeby rośliny mogły rosnąć, rozwijać się. I dzisiaj mówiłem, że zapewne jutro po całej nocy będziemy mieli piękną, bujną i soczystą zieleń po takiej burzy. I tak działa często Słowo Boże, kiedy rzeczywiście pozwolimy temu Słowu Bożemu padać na grunt naszego umysłu, naszego serca. Tak by to, co w nas już się zakorzeniło, nasza wiara i nasze poznawanie Boga, mogło rzeczywiście okazać się soczystą, bujną, wspaniałą zielenią, a nie suchymi, nadłamanymi gałązkami, po których łatwo ktoś przejdzie, połamie, zniszczy. Zobaczcie, jak po takim deszczu czasami ktoś idzie po takiej mokrej, soczystej trawie. Ta trawa, owszem, czasami się przygina, ale chwilę później ona odbija, tak? Ona wraca do swojej pozycji, bo jest odpowiednio nawilżona, ma w sobie wodę, ma w sobie życie. I Słowo Boże jest właśnie taką wodą życia w nas, że nawet jeżeli czasami przydepnie nas coś, okoliczności, ciężar sytuacyjny, jacyś ludzie, jakieś nauczania, czasami jakieś pretensje ze strony różnych ludzi, to nasączeni tą wodą życia pochodzącą ze Słowa Bożego jesteśmy w stanie odbić. Znowu sprężyście wrócimy do tej pozycji, w której byliśmy, tak? Ponieważ jesteśmy bujną roślinnością, która czerpie życie wprost z nieba. Pozwala temu deszczowi wprost z nieba spadać na tą glebę naszego życia i pić z niej, czerpać z niej, aby żyć. I dzisiaj chcę przejść do 48 rozdziału Księgi Izajasza. I tam przeczytamy sobie najpierw cały fragment, o którym chcę dzisiaj powiedzieć. I zobaczymy, co Boże Słowo ma nam do przekazania dzisiaj. Jaki deszcz spadnie na glebę naszego życia, naszego serca, naszego umysłu? Czy rzeczywiście będziemy z tego czerpali życiodajne siły? Czy będziemy się próbowali chronić przed tym przy pomocy kaloszy, gumowego płaszcza i parasola, tak żeby, broń Boże, nie poczuć się niekomfortowo. Ostatnio pisałem z kimś i napisałem taki przykład, zanim jeszcze przejdę do tekstu, chciałem to powiedzieć, ponieważ miałem zilustrować kwestię zbawienia aby dobrze to zilustrować, chciałem się posłużyć pewnego rodzaju analogią. Czyli pewną rzecz zobrazować przy pomocy innej. I dałem taki przykład, że tej osobie oczywiście, żeby sobie wyobraziła, że jest żołnierzem w czasie wojny i siedzi w okopie. Takim szarym, brudnym, ponurym okopie. Wraz z tą osobą siedzi wielu innych, tak, żołnierzy. Boją się wystawić głowę z tego okopu, ponieważ zaraz po drugiej stronie pola jest bateria karabinu maszynowego. I ktokolwiek tylko wystawi głowę, natychmiast ta bateria otwiera ogień do tego kogoś. I nagle do tych ludzi przychodzi ktoś, kto mówi im, jakiś oficer, który mówi im: słuchajcie, ja idę, wy chodźcie za mną, nie bójcie się. I ten oficer wyskakuje z tego okopu,
Padają oczywiście strzały, po czym zalega cisza. I ci żołnierze siedzą dalej w tym okopie i się zastanawiają, wyjść, nie wyjść, wyjść, nie wyjść, wyjść, nie wyjść. Nie są pewni, co się stało z tym oficerem. Nie są w stanie zaufać jego słowom. Myślę, że ja próbowałem zobrazować w ten sposób kwestię zbawienia. Że wyjście za tym oficerem jest jak pójście za Chrystusem. Że szatan strzela do nas wszystkich z baterii ustawionej po drugiej stronie pola, kiedy tylko próbujemy wysunąć głowę ponad ten okop. Więc ten okop, szary, brudny, ponury, w którym się kisimy jeden obok drugiego, jest dla nas strefą komfortu. Jest strefą bezpieczeństwa. Nam się wydaje, że to jest strefa bezpieczna. A Chrystus nas zaprasza do tego, żebyśmy wyszli z tej strefy komfortu. A przynajmniej z tego, co nam się wydaje, że jest strefą komfortu, bo de facto patrząc, stojąc z boku, widzimy, że to nie jest żadna strefa komfortu, tylko to jest brudny okop, w którym siedzą ludzie, bo się boją wysunąć nosa, mimo że ten oficer wyszedł i tą baterię, która ostrzeliwywała ten okop, pozbawił wszelkiej mocy. Ona już nie ma tej mocy. I każdy, kto by wyszedł z tego okopu, jest w stanie bezpiecznie przejść przez to pole. Ale tą analogię możemy też odnieść do Słowa Bożego. Nie tylko do kwestii zbawienia, ale też do całego Słowa Bożego. Tak? Że wyjście z tego okopu to jest wyjście ze swojej strefy komfortu. Pozwolenie Bogu na uporządkowanie wielu spraw w naszym życiu. Na przeprowadzenie wielu, wielu odpowiednich rzeczy, że tak powiem, tak? Przeprowadzenie pewnych procesów, które pozwolą nam spokojnie i bezpiecznie dotrzeć tam, gdzie powinniśmy dotrzeć. I myślę, że dzisiejszy tekst, kiedy go rozważymy, pokaże nam jedną z takich naprawdę uwalniających rzeczy. Naprawdę jedną z najbardziej uwalniających rzeczy. Jezus powiedział, by przyszedł do Niego każdy, kto jest utrudzony i umęczony, że da mu pokrzepienie. Pismo Święte uczy nas, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. I ta właśnie rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć, która wynika z tekstu, mam nadzieję, że wspólnie ją zobaczymy, jest taką jedną z najbardziej właśnie uwalniających rzeczy. Kiedy widzimy, że tak naprawdę ta cała męczarnia życia naszego nie jest tylko i wyłącznie kwestią naszej odpowiedzialności za umęczanie samego siebie. Że to nie jest sekret w New Age'owym rozumieniu, tylko że jest to rzeczywiście życie podarowane nam ku... No właśnie. Przejdźmy do tekstu, który będziemy rozważać sobie werset po wersecie. Najpierw może przeczytajmy sobie całość tego tekstu. To jest 48 rozdział Księgi Izajasza. Słuchajcie tego domu Jakuba, którzy jesteście nazwani imieniem Izraela i pochodzicie z wód Judy, którzy przysięgacie na imię Pana i wspominacie Boga Izraela, ale nie w prawdzie ani sprawiedliwości. Nazywacie się od miasta świętego i opieracie się na Bogu Izraela. Jego imię to Pan Zastępów. Rzeczy przeszłe zapowiadałem od dawna, z moich ust wyszły. I ogłaszałem je, wykonywałem je od razu i nastąpiły. Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty, że twoja szyja jest ścięgnem żelaznym, a twoje czoło miedziane. Oznajmiłem ci od dawna, ogłosiłem to, zanim nastąpiło, abyś nie powiedział, mój Boże, kto uczynił, mój rzeźbiony posąg i mój odlewany posąg to nakazał. Słyszałeś o tym, spójrz na to wszystko. Czy wy tego nie opowiecie? Teraz już ogłaszam nowe i tajemnicze rzeczy, o których nie wiedziałeś. Teraz są stworzone, a nie od dawna, rzeczy, o których przed tym dniem nic nie słyszałeś, abyś nie powiedział, oto wiedziałem o tym. Ani nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś, ani twoje ucho nie było otwarte w tym czasie, bo wiedziałem, że postąpisz przewrotnie i że nazwano cię przestępcą od łona matki. Ze względu na moje imię powściągnąłem swój gniew.
i ze względu na moją chwałę powstrzymałem swój gniew na Ciebie, aby Cię nie wytępić. Oto wytapiałem Cię, ale nie jak srebro. Wybrałem Cię w piecu utrapienia. Ze względu na siebie samego to uczynię. Bo jakże miałoby być splugawione moje imię? Przecież mojej chwały nie oddam innemu. Są wersety od 1 do 11. Bóg zwraca się poprzez proroka Izajasza do swojego ludu. Wyraźnie o tym czytamy w pierwszych wersetach tego fragmentu, gdzie Bóg mówi: słuchajcie tego domu Jakuba. Któż jest domem Jakuba? Są potomkowie Izraela. Zresztą za chwilę mówi: jesteście nazwani imieniem Izraela. Jesteście nazwani imieniem tego, którego wybrałem. Jesteście potomkami Izraela. Czyż te słowa nie odnoszą się też i do nas? Czyż my nie jesteśmy tak naprawdę potomkami obietnicy, jak mówi Paweł? Jesteśmy dziećmi obietnicy? A więc de facto jesteśmy dziećmi Abrahama? Ile razy Paweł podkreślał to i mówił, ale szczególnie w liście do Rzymian, że czy każdy z Izraela jest Izraelem? To jest to pytanie, które często ja stawiam na naszych rozważaniach. Czy każdy z Kościoła jest Kościołem? Zatem Bóg zwraca się do domu Jakuba, do tych, którzy są nazywani imieniem Izraela. I mówi: pochodzicie z wód Judy. Oczywiście chodzi tu o plemię Judy, tak? Bo Izajasz prorokuje w południowym królestwie. Zwraca się do królestwa Judy, do tego samego plemienia, z którego wywodzi się Jezus. Jesteście zrodzeni z Judy. Zatem są w pełni uczestnikami przymierza z Bogiem. W pełni i niezachwianie powinni być uczestnikami przymierza z Bogiem. I mówi dalej: którzy przysięgacie na imię Pana i wspominacie Boga Izraela. Wszelkie przysięgi, wszelkiego rodzaju sprawy, które są załatwiane, tak, są opierane na Bogu, na Jego świętym imieniu. I to imię Pana, zapowiadam już od razu, jest kluczową sprawą w tym wszystkim. Czym jest imię Pana? Bo to jest istotne dla nas, żebyśmy zrozumieli, czym jest imię Pana. Przysięgacie na imię Pana. Przysięgacie na imię Pana. Imię Pana, spójrzcie na Księgę Wyjścia, już nie będziemy w tej chwili otwierali, ale Księga Wyjścia, czyli druga Księga Mojżeszowa, rozdział 3, werset 15. I wcześniej tam, bo zaczyna się troszeczkę wcześniej. Ale Bóg przedstawia się imieniem Mojżeszowi. Ja jestem, który jestem. I to jest moje imię na wieki. Przez to imię będzie każdy mnie znał na wieki. Boże imię wyraża tak naprawdę to, kim Bóg jest. Jeżeli przysięgamy na imię Boże, to przysięgamy tak naprawdę na to, kim Bóg jest. Zatem Izrael, przysięgając na imię Pana, biorąc kiedykolwiek imię Pana jako fundament swojej przysięgi, czyli prawdowymówności, tak, bo przysięga zakłada to, że ty mówisz prawdę, to składasz tą przysięgę na to, kim Bóg jest. Bierzesz sobie tego Boga, który jest Bogiem wiecznym, jako pieczęć swojej prawdomówności. I mówi dalej Bóg: i wspominacie Boga Izraela. Czyli modlicie się do Boga Izraela. Wspominacie te dzieła, które Bóg uczynił dla was. Bóg jest Bogiem historii. Bóg spotyka się z Izraelem nie gdzieś w jakichś metafizycznych chmurkach emocjonalnych doznań i przeżyć, ale spotyka się z Izraelem w konkretnych, historycznych sytuacjach, w których czyni wspaniałe dzieła wobec Izraela. Ale też czyni te wspaniałe dzieła, straszliwe często dzieła, wobec całego świata, które są świadectwem też i w oczach Izraela. Na to, jak wielkim jest ten Bóg, który jest Bogiem Izraela. Jak wielkim jest ten Bóg, który jest Bogiem Kościoła. Ale
tak naprawdę, czy te słowa, które tutaj padają w pierwszym wersecie, że jesteście domem Jakuba, że jesteście nazwani imieniem Izraela, że przysięgacie na Pana, że jesteście zrodzeni z Judy, że wspominacie Boga, czy te słowa są słowami, które są komplementem ze strony Boga? W stosunku do Izraela? Absolutnie nie. Mówi Bóg bowiem, ale nie w prawdzie, ani w sprawiedliwości to czynicie. A zatem czynicie te wszystkie rzeczy, ale te rzeczy nie są prawdziwe, nie wynikają ze sprawiedliwości. Szacunek dla imienia Bożego, szacunek dla tego, kim Bóg jest, nie leży u podstaw waszej przysięgi, innymi słowy waszej prawdomówności. Nie leży. Te słowa są oskarżeniem w stosunku do Izraela. To są słowa oskarżenia w stosunku do Izraela. I w wersecie kolejnym, w drugim wersecie, mówi dalej Bóg. Nazywacie się od miasta świętego i opieracie się na Bogu Izraela. Jego imię to Pan Zastępów. To jest ciąg dalszy tej samej myśli. A centralnym punktem jest, ale nie w prawdzie, ani w sprawiedliwości. Czyli wszystko to, co czynicie, to, że się nazywacie dziećmi Jerozolimy, to, że pokładacie swoją ufność w tym, że w waszym kraju jest miejsce, które Bóg obrał sobie jako siedzibę swojego imienia. Pamiętamy te wszystkie rzeczy, które Bóg powiedział w Księdze Wyjścia, później też i w księgach historycznych Pisma Starego Testamentu, gdzie mówi, że zbuduje sobie miejsce, czy też obierze sobie miejsce, gdzie ma przebywać jego imię. I teraz na tym właśnie pokładają swoją nadzieję Izraelici, tak? Na tym, że Bóg zamieszkuje pośród nich, że tu jest jego świątynia, że tu jest miejsce, to jest centrum operacyjne, byśmy dzisiejszym językiem takim militarnym powiedzieli, centrum operacyjne Pana Boga na ziemi. Syjon. Góra Boga w Jerozolimie, w mieście Jeruszalaim, mieście pokoju, które Bóg sobie obrał jako siedzibę. I teraz Izrael pokłada nadzieję. My mamy Jeruszalaim, mamy świątynię. My się możemy oprzeć na Bogu, bo Bóg jest pośród nas. Ale wszystko to jest dalej czynione w nieprawości serca. Nie jest to czynione w prawdzie, nie jest to czynione w sprawiedliwości. Teraz chcę, żebyście spojrzeli na ten tekst, na pewien podział tego tekstu, który można tu zauważyć. Po trzy fragmenty, po trzy wersety. Najpierw 3, 4 i 5, gdzie czytamy tak. Rzeczy przeszłe zapowiadałem od dawna. Z moich ust wyszły i ogłaszałem je, wykonywałem je od razu i nastąpiły, ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty, że twoja szyja jest ścięgnem żelaznym, a twoje czoło miedziane. Oznajmiłem ci od dawna, ogłosiłem to zanim nastąpiło, abyś nie powiedział, mój Boże, kto uczynił, mój rzeźbiony posąg i mój odlewany posąg to nakazał. Spójrzcie, co się dzieje w Izraelu. Izrael, któremu Bóg zarzuca, zasadniczo powiedzielibyśmy nie wiadomo dlaczego, te wszystkie rzeczy, przecież tak naprawdę o co chodzi? Izrael ma świątynię, czci Boga, składa ofiary Bogu, tak? Dlaczego zatem Bóg to wszystko mu zarzuca? Dlaczego mówi, że czynią to w nieprawości, czynią to w niesprawiedliwości? Ano werset piąty. Bo macie bożki między sobą, bo nie oddajecie tylko czci mnie, ale nabraliście sobie innych bożków. Jak te często słowa są aktualne dzisiaj w naszym Kościele. Mam na myśli cały Kościół, gdzie ludzie sobie ponabierali bożków, gdzie pokładają ufność w Bogu Izraela, pokładają ufność w zbawieniu w Bogu Izraela, gdzie mówią, my jesteśmy dziećmi Bożymi, my jesteśmy duchowym Izraelem, my jesteśmy w nowym przymierzu z Chrystusem. Niemniej jednak, ponabierali sobie bożków. I to nie muszą być bożki z drewna i żelaza, kamienia. Nie o to chodzi. Często czynimy sobie idole z wielu różnych rzeczy w naszym życiu. Z telewizji, ze sportu, nawet z naszych dzieci.
Jesteśmy w stanie sobie uczynić bożki ze wszystkiego. Nawet jesteśmy w stanie uczynić sobie bożka z Biblii. Stawiamy je wszystkie obok wszechmogącego Boga i mówimy: nie, Ty, Panie, jesteś dla nas najważniejszy. Kłamiemy, nie żyjemy w prawdzie. Bo mamy wielu innych bogów obok tego jednego prawdziwego. Mamy problem. I Bóg mówi do Izraela w drugim wersecie, przepraszam, w trzecim wersecie: rzeczy przeszłe zapowiadałem od dawna i z moich ust wyszły i ogłaszałem je i wykonywałem je od razu i nastąpiły. Spójrzcie, jakie świadectwo Bóg daje o sobie, o swojej wszechmocy, o swojej suwerenności w stosunku do człowieka. Tak? Ja ogłaszałem wam rzeczy, które nastąpiły. Dlaczego? Dlatego, że ja je wykonywałem. One nastąpiły z mojej woli. Aby nikt nie mógł powiedzieć z was, że wasze bożki wam to powiedziały. My często dzisiaj mamy takiego bożka racjonalności. Bożka wolnej woli. Bożka wolnej woli, woli autonomicznej, niezależnej od Boga. Wolnej woli, która decyduje, co Bóg ma prawo zrobić, a co nie. Dzisiaj czczą go, tego bożka, miliony chrześcijan na świecie. Nawet nie zauważają. Ograniczają Bożą wszechmoc, a Bóg mówi wyraźnie słowami Izajasza: czynię to, co chcę, to ja wszystko ustanowiłem, to ja wam zapowiedziałem te wszystkie rzeczy, które się już działy. I zobaczcie, te wszystkie rzeczy, które się działy, Chrystus, który przychodzi na świat, który umiera za nas, to, że Ewangelia jest głoszona, że ludzie się nawracają, te wszystkie rzeczy zostały zapowiedziane i one się dokonują mocą Bożej woli. One się nie dokonują z przypadku, nie dokonują się dzięki temu, że ktoś powiedział: jaki ten Bóg mądry, kochany, może mnie zbawić bez tego, chodź Panie Boże i ratuj mnie. To się wszystko dzieje dlatego, że Bóg sam tego dokonuje. I żaden bożek, ani nasza racjonalność, ani nasz umysł, ani nasza wolna, tak zwana wola, nie jest w stanie stanąć i powiedzieć: to ja uczyniłam. To ja uczyniłam, to nie Bóg, to ja uczyniłam. Nie jest w stanie stanąć wobec Boga. Staje często wobec ludzi i głosi taką herezję, ale nie stanie wobec Boga. Dlaczego Bóg oskarża Izraela? Dlaczego Bóg ma prawo oskarżać dzisiaj Kościół? Dokładnie oskarżać ma prawo o to samo. Dokładnie o to samo. Nie żyjecie w prawdzie. Nie widzicie, kim ja jestem. Szargacie moje imię. Innymi słowy, szargacie to, kim ja jestem. I centralnym punktem tej myśli jest oczywiście co? Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty, że twoja szyja jest ścięgnem żelaznym, a twoje czoło miedziane. Jak bardzo dzisiaj tak jesteś. Nasze czoła ciążą nam wobec różnych bóstw. Chcemy im oddawać cześć i uwielbienie. Ja kiedyś powiedziałem to i powtórzę to, choć nie jest to oryginalnie moja myśl, nie pamiętam czyja. Ale jeżeli chcesz wiedzieć, kto jest twoim bożkiem, to sprawdź, ile jesteś w stanie poświęcić dla tego czegoś. I jakie ofiary jesteś w stanie złożyć, żeby zagrać sobie w piłkę, żeby pójść na mecz. Jakie jesteś w stanie ofiary złożyć, żeby zdobyć jeszcze lepszą pracę. Jakie ofiary jesteś w stanie złożyć, żeby zdobyć jeszcze większe pieniądze. Jakie jesteś w stanie ofiary złożyć, żeby wielokropek, wpisz se, co chcesz. I w wersecie 6 Bóg mówi dalej: słyszałeś o tym, spójrz na to wszystko. Czy wy tego nie opowiecie? Teraz już ogłaszam nowe i tajemne rzeczy, o których nie wiedziałeś. Teraz są stworzone, a nie od dawna. Rzeczy, o których przed tym dniem nic nie słyszałeś. Byś ty nie powiedział: oto wiedziałem o tym. Ani nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś, ani twoje ucho nie było otwarte w tym czasie, bo wiedziałem, że postąpisz przewrotnie i że nazwano cię przestępcą od łona matki. Jakże bardzo aktualne słowa o naszej zdeprawowanej naturze. I nazwano cię przestępcą
od łona matki. Tak naprawdę, mój Boże, ten fragment pokazuje nam pełnię doktryny łaski. To jest jedna z nich. O zdeprawowanej ludzkiej naturze. Izrael miał zdeprawowaną naturę, tak samo jak każdy inny człowiek ma zdeprawowaną naturę. Innymi słowy, sam z siebie nie jest w stanie wybrać Boga w taki sposób, w jaki powinien wybrać Boga. Nie jest w stanie być sprawiedliwy w taki sposób, w jaki Bóg oczekuje, aby był sprawiedliwy. Werset 7, znowu centralna myśl. Kolejna centralna myśl. Teraz są stworzone nie od dawna rzeczy, o których przed tym dniem nic nie słyszałeś, byś nie powiedział, oto wiedziałem o tym. Zobaczcie, Bóg pewne rzeczy ogłaszał, które się już wypełniły, dlatego że chciał, ale to nie jest koniec. Bóg dalej tworzy rzeczy, o których my nie mamy pojęcia. Bo nie możemy, nie jesteśmy w stanie stanąć i powiedzieć Bogu, myśmy to wiedzieli, że tak zrobisz. Nie jesteśmy w stanie tego Bogu powiedzieć. Izrael nie był w stanie tego Bogu powiedzieć. Dlatego, że Bóg cały czas kreuje rzeczywistość. Cały czas kreuje historię, która się toczy. My nie jesteśmy w stanie spojrzeć dalej niż teraz. I to widzimy to teraz w bardzo ograniczony sposób, ponieważ my widzimy tylko teraz, które jest przed naszymi oczami, w zasięgu naszego wzroku, słuchu i wyciągniętych rąk. Bóg nie ma tych ograniczeń. Bóg nie ma tych ograniczeń. Bóg czynił i czyni dalej rzeczy, które są wynikiem Jego suwerennej woli w stosunku do wszystkiego, co człowiek chce, czyni i może uczynić. Tak jak czynił to dokładnie w stosunku do Izraela. Ze względu na zatwardziałość, bowiem wiedział, od początku wiedział. Tam nie jest powiedziane, że nagle się Bóg dowiedział. Bóg wiedział od początku. Innymi słowy, Bóg wiedział, zanim świat powstał, że Izrael będzie miał hardy kark. I czy my dzisiaj też w Kościele nie mamy często hardego karku w stosunku do Boga? Rzeczywistość, którą Bóg stwarzał i kreował w czasach Izraela, dalej jest kreowana w dzisiejszych czasach. I dalej lud Boży często odpowiada w stosunku do Boga hardością karku. Wersety 9, 10, 11. Ze względu na moje imię powściągnąłem swój gniew. I ze względu na moją chwałę powstrzymałem swój gniew na Ciebie, aby Cię nie wytępić. Każdy, kto ma naturę złą od łona matki. Jesteśmy przestępcami, jak mówi wcześniejszy fragment, od łona matki. Zasługujemy na wytępienie. Cały świat zasługuje na wytępienie. Tak mi się przypomniało, ponieważ ktoś, pewna siostra w Chrystusie udostępniła na Facebooku, na Wallu, wystąpienie Szymona Hołowni, który jest obecnie kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To było jakieś spotkanie w jakiejś auli uniwersytetu, nie pamiętam jakiego, nieistotne. Postanowiłem to obejrzeć ze względu na to, że próbuję jakąś decyzję polityczną, taką osobistą podjąć. Tak? Nieistotne teraz. Nie chodzi mi teraz o jakieś, żebyśmy tutaj rozmawiali o polityce. Chodzi mi bardziej o to, co powiedział w czasie tego spotkania Hołownia. Teraz mówię jeszcze raz, nieistotne jest wszystko, cała reszta. Jedną rzecz tylko chcę powiedzieć. Ponieważ on przypomniał, że pracuje, czy współtworzy pewną fundację, która ma jakieś tam swoje dzieła w Afryce. I kiedyś oglądał pewien film. Film był straszliwy, ale postanowił, że obejrzy go do końca. To są jego słowa. To był film dokumentalny w jakiejś kongijskiej wiosce, gdzie żołnierze wywlekli dwie kobiety z dziećmi za tamci lokalni, nie wiem co to byli, jakaś partyzantka czy rządowi żołnierze, nie mam pojęcia.
wywlekli te kobiety za wieś. Tak, jedna miała dziecko przytroczone do pleców. Wiecie, jak to Afrykanki noszą, czasami takie mają takie ala torby i te dzieci tak wiszą na nich. Tak? No, malutkie dziecko. I ci żołnierze najpierw bestialsko zabili te dwie kobiety, tak? I Hołownia skomentował to w ten sposób, że straszny jest świat, gdzie ludzie się zabijają. Ale później widział, jak ci sami żołnierze zabijają te dzieci. Strzelają do tych dzieci, tak? I powiedział jedną rzecz. Że taki świat, który robi takie rzeczy dzieciom, nie zasługuje na to, żeby istnieć. I ja myślę, że to stwierdzenie można rozciągnąć tak naprawdę na wszystko, co czynimy. Że możemy się dziwić, szczególnie jeżeli jesteś nawrócony i masz Ducha Świętego i widzisz potęgę i obrzydliwość grzechu, to możemy się naprawdę dziwić, że ten świat jeszcze nie został przez Boga zakończony. Oczywiście te fragmenty, które dzisiaj czytamy, wyjaśniają dlaczego. Mówią nam dlaczego. Jeszcze Bóg nie skończył z takim światem. Światem, który bezwarunkowo zasługuje na swój koniec. Po prostu. Bo jest przeobrzydliwy. Przestraszny. Mówi 9 werset, jeszcze raz go przeczytam. Ze względu na moje imię powściągnąłem swój gniew. I ze względu na moją chwałę powstrzymam swój gniew na ciebie, aby cię nie wytępić. Wielu nauczycieli, tak zwanych nauczycieli Słowa Bożego, mówi, jesteś tak cenny w oczach Boga, że niebo zdecydowało się na bankructwo, byle tylko ciebie uratować. Przyjacielu, który głosisz takie brednie, powiedz mi, gdzie znalazłeś takie coś w Piśmie Świętym. Jeżeli się opierasz na fragmencie Jan 3,16, to wiedz, że ten fragment nie o tym mówi. Owszem, mówi o miłości Boga, ale miłości, która się realizuje poprzez zbawienie tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, a nie ratowaniu każdej przecennej istoty. Powiedz to teraz rodzinom tych zamordowanych kobiet, że w oczach Boga ci żołnierze, którzy strzelali do tych niewinnych dzieci, są tak strasznie cenni, że Chrystus za nich umarł. Powiedz im to. Ja nie twierdzę i ja nie chcę przez to powiedzieć, że Bóg nie mógł wybrać tych żołnierzy do zbawienia. Oczywiście, że mógł. I być może na pewnym etapie ich życia Bóg do nich przemówi. Ja nie wiem. Ale wiem, że nie jestem w stanie powiedzieć ludziom, którzy oglądają taki film i powiedzieć im, zobaczcie, Bóg tak strasznie umiłował tych dwóch. Tak? Przepraszam, nie że umiłował, tylko są tak strasznie cenni w oczach Bożych. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Modlę się, aby tych ludzi również dosięgła Boża sprawiedliwość poprzez zbawienie. Ale czy tak będzie, to nie ode mnie zależy. Ani od nich. Zależy od woli Boga. Bowiem wszystko się dzieje z powodu jednej i jedynej rzeczy. Nie my, jeszcze raz podkreślę, jesteśmy przyczyną tego wszystkiego, co się dzieje na świecie. Nie my jesteśmy przyczyną naszego własnego zbawienia. Błogosławieństwem dla nas są skutki tego wszystkiego, co Bóg robi. My doświadczamy skutków Bożego działania poprzez Jego miłość. Doświadczamy skutków, czyli to, co Bóg czyni z miłości, staje się naszym dobrem, naszym błogosławieństwem. Ale celem wszystkiego jest chwała oddana imieniu Boga, czyli temu, kim jest Bóg. Aby się objawiło wobec świata, kim jest Bóg. I w wersecie 10 Pan mówi tak, oto wytapiałem cię, ale nie jak srebro, wytapiałem cię w piecu utrapienia.
To wszystko, czego doświadczył Izrael, to jest potrzebne Izraelowi doświadczenie oczyszczenia. I dzisiaj też Bóg oczyszcza nas. Oczyszcza swój Kościół. My mamy wiele doświadczenia w życiu. Nieprawdaż? Ile razy widzimy kościoły prześladowane i tak dalej. Bóg wytapia nas. Bóg nas oczyszcza w piecu utrapienia. Filipian 1,29. Cierpienie jest darem danym Kościołowi. I darem danym każdemu z nas. Bóg obnaża poprzez to wszystko nasze serca. Tak jak obnażał serca Izraela. Aby Izrael mógł zobaczyć. Spójrzcie to, na to, co głosił Paweł w Atenach. Nie, że Bóg pragnie w swoim serduszku, by ludzie się nawrócili, ale jest wolą Boga, by wszystkie ludy przyszły do pokuty i nawrócenia. By wszystkie narody. To jest wola Boga. Ona się ma wypełnić, ona się wypełnia. A wszystko to się dzieje dla chwały Jego imienia. Jeszcze raz to Pan podkreśla w wersecie 11. Ze względu na siebie, dwa razy, amen, amen, ze względu na siebie samego to uczynię. Bo jakże miałoby być splugawione moje imię? Przecież mojej chwały nie oddam nikomu. Bóg nie dzieli się swoją chwałą z nikim, a już na pewno nie dzieli się swoją chwałą z nami. Nie tą chwałą, która się należy Jego imieniu. Bóg otacza nas chwałą. To jest Jego wola. Ale ta chwała, która się należy tylko i wyłącznie Jego imieniu, jest chwałą, która może być oddana tylko i wyłącznie Jego imieniu. I Bóg o to zadba. I to czyni dokładnie. I teraz to właśnie, co chciałem Wam powiedzieć od samego początku, że temat jest wnioskiem. A wniosek jest taki. Wszystko, co Bóg czyni, czyni dla chwały swojego imienia. To jest nadrzędny cel. Dlatego reformacja w jednym z tak zwanych sola, kończącym jakby całą listę tych pięciu sola, mówi soli deo gloria. Tylko Bogu chwała. Nikt inny chwały nie odbiera. Ani człowiek, ani anioł, ani jakakolwiek inna istota. Tylko Bóg. Bo tylko Jemu ta chwała jest należna. I Bóg zadba o to, żeby ta chwała była Mu oddana. I to samo Bóg jeszcze chce powiedzieć, podkreśla również w psalmie. Elektronika trochę wolno działała, więc zajęło mi to chwilę czasu, żeby znaleźć ten fragment. Psalm 106 i werset 8. A jednak ich wybawił przez wzgląd na swoje imię, aby okazać swą moc. Czyli ta sama myśl powtórzona w psalmie 106. I jeszcze na chwileczkę tylko, na momencik, żeby nie łamać tej obietnicy, którą dałem na początku, że nie będziemy skakać dzisiaj za dużo po wersetach. Na chwilę tylko chciałbym Was poprosić o przejście do pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Od trzeciego wersetu. To jest rozdział, do którego ja bardzo często wracam, bo on naprawdę opisuje w sposób niesamowity to, co Bóg czyni, w jaki sposób Bóg czyni. I najpierw zwróćcie uwagę na werset 8. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Pamiętacie, powiedziałem, że doświadczamy owoców Bożego zbawienia, skutków Bożej działalności, która się wywodzi z Jego miłości. Ale jeżeli chcecie wiedzieć, jakie to są błogosławieństwa, bo często ludzie mogą zastanawiać w tym miejscu, jakimi już to błogosławieństwami Bóg nas pobłogosławił na wyżynach niebieskich, to czytajmy dalej. Jak nas wybrał. Pierwsze błogosławieństwo.
abyśmy byli święci. Czwarty werset, tak? Drugie błogosławieństwo. I nienaganni. Trzecie błogosławieństwo. Przed Jego obliczem w miłości. Werset piąty. Przeznaczył nas dla siebie. Kolejne błogosławieństwo. Ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa. Kolejne błogosławieństwo. Według upodobania swojej woli. Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym, w którym mamy odkupienie, kolejne błogosławieństwo, przez Jego krew. Przebaczenie grzechów, kolejne błogosławieństwo, według bogactwa Jego łaski, którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności. Kolejne błogosławieństwo, oznajmiając nam tajemnicę swojej woli. Według swego upodobania, które sam w sobie postanowił, aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrał w jedno w Chrystusie, to co w niebiosach i to co na ziemi. I werset 12, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie. My istniejemy dla uwielbienia Jego chwały. I jeszcze raz podkreślę, to nie Bóg istnieje dla uprzyjemnienia człowiekowi wieczności. Tylko to my istniejemy dla uwielbienia chwały Boga. Uwielbienia chwały Jego imienia. Bo wszystko, co się dzieje, dzieje się dla uwielbienia Jego imienia. Amen.